Cześć, cześć, witaj na kanale RockDay.pl, tu ja Wojtek. Dzisiejszy temat to jest temat, który brzmi: co to są skale? Tam już troszeczkę zacząłem w ogóle o tych skalach mówić, nawet na kanał wrzucać. Pentatoniczną, przewijały się na pewno różne inne wyrazy, skala chromatyczna i takie różne rzeczy na pewno były. Skala, generalnie skala to jest zbiór określonych dźwięków, ściśle określonych dźwięków, które możemy zagrać na gitarze w obrębie oktawy. To interwały, oktawa. Oktawa to jest po prostu nic innego jak dźwięk, na przykład. Oktawa to jest po prostu nic innego jak dźwięk. Na przykład mamy dźwięk G i oktawa do tego dźwięku G to jest dźwięk G zagrany 12,5 tonów wyżej. Co jest? Więc skala to jest po prostu zbiór dźwięków, które zagramy w tym obrębie. Oczywiście możemy go dalej zagrać do następnego G, możemy zagrać i do jeszcze jednego G tutaj gdzieś wysoko też. Teraz tak, te skale mają różne są rodzaje skal, bo mamy na przykład skala durowa, skala molowa, skala lokrycka, eolska, pentatoniczna, półtonowa, enigmatyczna, całotonowa. Jest cała masa różnych tych skal, arabska, hinduska, japońska, mnóstwo, naprawdę całe, żebym to nie skłamał, to pewnie skal jest gdzieś koło, powiedzmy, 50 rodzajów. Ale generalnie o co chodzi w tych skalach? Dźwiękiem pierwszym jest, czy dźwiękiem tonicznym, czy z angielskiego root note, głównym dźwiękiem jest zawsze dźwięk jakiś określany, na przykład pentatonika molowa, tonacja A, no to wiemy, że wtedy dźwiękiem głównym jest dźwięk A. Dobra, to właściwie no, może być inny dźwięk, może być dźwięk E, może być F, fis, g, gis, a, is, a, h, c, cis, d, dis, e, f i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie z tych 12,5 tonów, które możemy zagrać. Jednak najbardziej istotnym to w tych skalach jest najbardziej istotne jest to, że po prostu w obrębie tej oktawy każdy kolejny stopień ma konkretną barwę, konkretne jakby przesłanie, kolor, brzmienie, nasilenie emocjonalne. Jak to można nazwać, to można no, w różny określony sposób to można nazwać. Na przykład skala durowa brzmi tak, skala durowa na przykład G. Brzmi pogodnie, brzmi przyjemnie. Skala molowa G. Pentatoniczna G. Skala pentatoniczna molowa G. Skala pentatoniczna molowa. Skala pentatoniczna durowa. Skala pentatoniczna molowa G. Skala bluesowa G. Więc teraz właśnie można powiedzieć, dobra, aha, czyli te dźwięki, to, które są pomiędzy od G do G, to już są konkretne, które są dobierane w ściśle określony sposób, czy
czy używane przez na przykład różnego rodzaju kultury, tak jak mówiłem, japońska, arabska, cygańska, hinduska, cokolwiek, właśnie. Czyli po prostu wybieramy ze skali chromatycznej, bo skala chromatyczna to są po prostu wszystkie dźwięki po kolei. Tu mamy, jeżeli zaczynamy od dźwięku A, to mamy A, Alice, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. Skala, co teraz zagrałem, to są wszystkie dźwięki, jakie możemy zagrać w systemie temperowanym, czyli na gitarze, na pianinie, w harmonijce chromatycznej, czy w innych strunowych instrumentach. I z tego zbioru dźwięków, z tych 12 półtonów są po prostu wybierane konkretne. Czyli na przykład w skali pentatonicznej z tych wszystkich półtonów, wszystkich interwałów, które tutaj są w tej skali chromatycznej, wybrane są, jest 5, mianowicie tercja mała, kwarta czysta, kwinta czysta, septyma i oktawa. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć stopni. Na przykład skala durowa klasyczna ma 7 stopni, molowa ma też 7, bluesowa na przykład tutaj miała, ile miała? 6, więc właściwie to nie jest powiedziane, że zawsze jest tyle samo stopni. Może być równie dobrze, kurde, nawet 3 stopnie. Możemy sobie wymyślić skalę, którą powiedzmy, to już nie będzie powiedzmy ściśle w nomenklaturze skalę, bo tutaj pewne elementy zabieramy, bo ze skali też tworzy się akordy, więc jeżeli mam tworzę sobie skalę 3 dźwiękową czy 4, nie do końca można wszystkie tryby akordowe zagrać. Ale natomiast na przykład mam, ja ostatnio sobie wymyśliłem, bodajże, jak to było? Czyli mamy tak, ile stopni mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli mamy sekundę małą, kwartę czystą, sekstę małą, septymę małą, oktawę. I to na przykład całkiem ciekawie brzmi. Czyli reasumując, skala to jest taki zbiór konkretnych dźwięków, które mają konkretną ilość stopni tej skali, 5, 6, 7 czy 12, tak jak na przykład chromatyczna, i są używane do różnych, no do improwizowania, do tworzenia muzyki o różnym charakterze, bo może być właśnie molowe, smutnawe, durowe, weselsze, jakieś klimatyczne typu właśnie na przykład arabska, która przez określone stopnie na tej skali ma właśnie brzmienie arabskie, czy hinduskie, czy żydowskie, czy cokolwiek z tych skal, którąkolwiek z tych skal wybierzemy. Po prostu są konkretne progi, konkretne stopnie na tej skali i każdy z tych kolejnych stopni ma, niesie ze sobą pewną kolorystykę, pewien jakby nastrój, emocje, więc właściwie to myślę, że, no nie wiem, gadam, ale myślę, że tutaj wszystko jest jakby to powiedzieć, klarowne. Po prostu skale są takimi pejzażami, które możemy używać do tworzenia muzyki. Sam jeden dźwięk nie do końca, prawda? Ale jeżeli już mamy kilka dźwięków, one przybierają pewną formę, prawda? Pentatonikę durową, no, w kilku tonacjach, w G, w D, w
B, C, A, prawda? Gram po prostu jakby jeden, można powiedzieć, pejzaż taki emocjonalny, dość wesoły, lecz w różnych odcieniach, bo tonacja to już jest kolejna sprawa, którą będziemy poruszać na następnych filmach. Dzięki za uwagę, papatki.